czytając teksty z Ewangelii Świętego Łukasza, coraz bardziej poznawaliśmy rolę Maryi. Także poznawaliśmy tytuły, które były nadawane jej przez anioła, przez Maryję. A więc łaski pełna, Boża Rodzicielko, Matka Pana, błogosławiona, któraś uwierzyła, czy też zapowiedź jej kultu, błogosławić mnie będą wszystkie narody. Dziś to uroczystość świętej Bożej Rodzicielki mogliśmy też usłyszeć fragment z listu do Galatów. To bardzo ważne i ciekawe. Gdybyśmy bowiem chcieli odpowiedzieć na takie pytanie, kto pierwszy w Piśmie Świętym Nowego Testamentu wspomniał o Maryi, chronologicznie rzecz biorąc, na piśmie i to zostało do dzisiaj, to trzeba byłoby odpowiedzieć, że święty Paweł właśnie w liście do Galatów. Ten, który nie poznał prawdopodobnie osobiście Maryi. To jednak w bardzo ważnym momencie, który ukazuje przyjście Jezusa na świat, Boże Narodzenie, wspomina Maryję, ale bez wymienienia ani tytułów, ani też imienia nawet. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Pełnia czasu wyznaczona przez Boga, kiedy Syn Boży ma przyjść na świat i stać się człowiekiem. Od razu jest dołączone w tym zdaniu także to, co jest najważniejsze. Aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać synostwo Boże przybrane. Co się dzieje? Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Czytaliśmy o tym, że Maryja wypełniała wszystkie przepisy farała mojżeszowego. Jezus urodził się w rodzinie, która żyła według prawa, podlegała prawu, wypełniała wszystkie nakazy prawa. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy Jezus złożył jedną ofiarę i kiedy przeminął sens tych ofiar, które były składane w świątyni. Może się wydawać, że to jest coś bardzo niepochlebnego albo mało szanującego rolę Maryi, to czego dokonała dla naszego zbawienia. Ale zważmy na to, że Paweł i tak naprawdę się wychylił, bo nie znał jej osobiście. Mógł sobie tylko przywołać na myśl, że przecież jeżeli Jezus przychodzi jako dziecko na świat, to musi się to dokonać za sprawą kobiety. Używa słowa ginę, które wydaje się, że jest bardzo pospolite, jednak ma niezwykłą karierę w Piśmie Świętym. Tym greckim słowem tłumacze Starego Testamentu oddawali określenie Ewy, jest pierwszą kobietą. Dalej w połowie lat 50. to właśnie to słowo niewiasta, kobieta jest odniesione do Maryi, że ona zrodziła Syna Bożego. Później pojawia się także w Ewangelii Świętego Jana, napisanej 45 lat później, ale to słowo dwa razy jest użyte w bardzo ważnych momentach. Najpierw wtedy, kiedy Jezus mówi, niewiasto, czy to moja albo twoja sprawa. Kiedy rozstrzyga się to, czy Jezus zareaguje na potrzebę, która wynikła na weselu w Kanie Galilejskiej. I wreszcie Jezusowe słowa z krzyża, kiedy mówi, niewiasto, oto syn twój. I tak naprawdę to nie tyle uczeń bierze ją do siebie, co ona idzie z nim, ażeby stanowić pamięć Kościoła i przypomnienie tego, co działo się, co ona rozważała, widziała, to, co mogła przekazać Kościołowi. Możemy powiedzieć, że przeczytaliśmy najstarszy zapis o Maryi w Nowym Testamencie, bez wymienienia jej tytułów, ani nawet imienia,
ale pokazujący jej niesamowite znaczenie. Nie byłoby przyjścia Syna Bożego na świat bez niej, bez tej kobiety. Nie byłoby naszego wyzwolenia i naszego usynowienia wobec Boga bez niej, niewymienionej z imienia i bez żadnych tytułów w liście do Galatów. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.